Nim zaczniemy podsumowywać sobie zeszły rok 2021, mogę mieć do was prośbę. Możemy udawać, że jest jakby piątek i Sylwester? Dam radę? WTF! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i zaintrygowani intrem, w sensie tym co było przed intrem, zapytacie WTF, nie? Jakby, bo przecież na takim jesteście kanale. No to już wam mówię, jechałem na Sylwestra w czwartek już właściwie rano i nagrałem sobie filmy na mój bazowy kanał i tutaj podsumowanie na ten kanał. I zmontowałem je i wrzuciłem wszystkie poza filmem na ten kanał, więc to miało być w piątek, w samego Sylwestra w ogóle. Fajny film z podsumowaniem roku, w sensie właśnie z tą topką. I spytacie mnie teraz to, czemu nie jest on, tylko jest nowy. Bo jak wróciłem, to w weekend automatycznie już usunąłem wszystkie filmy, bo mówię, są zaplodowane, nie? Więc je usunąłem, a wczoraj patrzę, mówię, bo trzeba zaplodować film na wtorek i patrzę i nie zaplodowałem. Ale dość o moich wpadkach, moi drodzy, dość o moich wpadkach. No bywa, no mam nadzieję, że przeżyliście. Chociaż nie jestem pewny, bo jakby nagrywam to nie wiem, czy przeżyliście. Dobra, moi drodzy, nie traćmy czasu. Ważna informacja jest taka, że bardzo ciężko jest mi zrobić tą topkę. Z roku na rok jest mi coraz ciężej zrobić tą topkę. Dlaczego, moi drodzy? Dlaczego coraz ciężej? Ano dlatego, że jakby nie chcę tu się dublować. To znaczy, jeżeli na przykład firma Lele była w topce, top 7 najlepszych zaskoczeń, najlepszych zestawów z 2019 czy 2020, nie chcę ich umieszczać tutaj znowu, bo to nie byłaby sztuka. Całkiem więc jest to inne top 7 niż na moim bazowym kanale, na którym dzisiaj też było top 7 najlepszych zestawów. Bo tutaj, wiecie, wchodzą jakby nowe firmy, nowe rzeczy, które mnie zaskoczyły i nowe rzeczy, których wcześniej nie znałem. W związku z tym naprawdę jest coraz ciężej, bo ta firmy też się jednak w jakiś sposób kurczą i też jest ciężej to po prostu przyznawać. No ale co tu, moi drodzy, dużo gadać, dałem radę, więc podsumujmy 2021 i najlepsze zestawy w tym roku. Numer 7. Była taka firma jak Lepin do kwadratu. Była taka recenzja jak Lepin do kwadratu. Ile się da, tyle, moi drodzy, recenzji będę wam teraz rzucał w narożniku, więc wpadajcie i obczajcie, ale mogę tylko 5, pamiętajcie o tym. Lepin do kwadratu był firmą, która tak trochę dla beki mówi: o, Lepin niby dobry, chociaż tam różnie bywa i tak dalej. Mówię, Lepin do kwadratu pewnie będzie podwójna padaka. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Okazało się to bardzo, może nie bardzo dobrą firmą, ale na tyle dobrą alternatywą, podróbką, zwał jak zwał, te, które podróbka zdecydowanie, w sensie inne modele, ale postacie wszystko samo odgapione, ale byli na tyle dobrze jakościowo, by znaleźć się w top 7 najlepszych zaskoczeń zeszłego roku, jeżeli chodzi o właśnie podróbki alternatywy, a to chyba o czymś świadczy. Sami obejście recenzję i się przekonajcie. Numer 6. No właśnie, to podsumowanie będzie o tyle ciężkie, że w przypadku Lego po prostu wystarczy PMO zestawie i wiecie, o co chodzi. A tutaj musiałbym robić ponownie recenzję danego zestawu, by wytłumaczyć, czemu on tak naprawdę był dobry i tu wylądował. Musicie więc nadrabiać te narożniki. No sorry. Tu po prostu będę opowiadał się w sposób szybki i jakby w dwóch zdaniach tłumaczył, dlaczego. I dlaczego jak jest numer 6, to ja mam ochotę Żygao, bo na numerze 6 wylądowało Żygao. I nie chodzi o to, że to osoba, firma, właśnie wręcz przeciwnie, jest to w miarę dobra firma. Tutaj też ta jakoś mnie zaskoczyła. Widząc nazwę Żygao, tak, znaczy w sensie, no lekko tam zmieniłem, ale praktycznie brzmi to Żygao, nie? No to macie przed głową, że jakby trzeba miskę, jak będziecie ten zestaw otwierać. Tutaj również znów mówię, po takiej nazwie nie spodziewałem się niczego dobrego. Zestaw zaskoczył mnie swą jakością. I to chyba było największe zaskoczenie na tej topce, mimo wszystko, bo opakowanie niby w sensie, wiecie, było dobre, ale rzadko kiedy środek jest taki sam, a tu środek był taki sam. No, Żygao, jak ty mnie zaimponowałeś w tym momencie. Numer 5. Zupełnie zaimponowało mi jak klocki od firmy Trefl Brick Trick. I wielu z was mogłoby się teraz nawet oburzyć, że to nie są rasowe klocki, ale sami przyznacie, że nazywają się klocki, po pierwsze. Po drugie, dla mnie też były mega zaskoczeniem, bo po prostu bawiłem się przy nich dobrze. Nie wierzyłem za bardzo w ten produkt, początkowo jakby testowo go wziąłem. No i tak mówię, no kurczę, no klejenie cegieł, takich prawdziwych, no tak średnio mi podobał. Mam kleić cegły, to sobie pójdę tam za dom i sobie dobudówkę zrobię. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Naprawdę w historii mojego życia nie spotkałem bardziej relaksujących klocków. Mówię zupełnie poważnie, budowanie z klocków nie jest tak przyjemne, jak
budowanie z tych bliktrików. Nie wiem, może to jakieś podświadome w myśle ludzkim jest, że jak buduje coś z cegieł, to myśli, że buduje dom i to jest dla niego miłe. Nie wiem, naprawdę. Nic tak miłego nie było jak ten klej, cegiełka, klej, cegiełka i powoli powstające konstrukcje. Nadróbcie w narożniku teraz bliktrik, bo naprawdę zaskoczyło mnie to niesamowicie, choć oczywistym jest, że te klocki, jako właściwie jedyne tutaj w tej topce, odstają wyraźnie kształtem, strukturą i stylem budowania właśnie wszystkim od standardowych klocków plastikowych, duńskich i tak dalej. Ale dla mnie to było duże zaskoczenie w tym roku i nie mogło ich tutaj zabraknąć w tej topce. Numer 4, moi drodzy. Tutaj może być to troszkę dla was zaskoczeniem, bo dla mnie jest trochę. Nie wiem, czy pamiętacie, dostałem w prezencie takie klocki jak Bloks. Bob budowniczy w formie Duplo. Dlaczego mnie spytacie, to w ogóle tu jest, że mózgi wiecie i tak dalej, nie? Ano dlatego, że naprawdę są dobre. I chodzi mi tutaj o to, że gdybym... Często tak mam, że znajduję różne klocki w miksach, bo jak wiecie, posiadam firmę, kupuję miksy i tak dalej, to bardzo często, ale odwrotnie, w sensie mylę Lego, że to z podróbka i odrzucam. Tu mogło być odwrotnie. Gdybym kupił jakimś przypadkiem miks Duplo i miał tam te klocki, Bloks, nie kapnąłbym się, no wiecie, oczywiście jak spojrzymy na studi i nie ma tych napisów, to tak, ale strukturą, kolorem, niczym nie kapnąłbym się, że to nie są Lego i normalnie bym je przepchnął i gdzieś sprzedał, nie, jakby nawet przypuszczalnie. Świetna jakość, oczywistym jest, że jakby muszę kupić ich więcej, by się przekonać, jak jest z innymi klockami jeszcze. Natomiast tak jak mówię, wstępnie te Duplo naprawdę, kurczę, dają radę i zaskoczyło mnie to niesamowicie. A jak wiecie, tutaj też mocno chodzi o jakość, o czym zaraz się przekonacie. Na miejscu trzecim bowiem wylądowały klocki, o które prosiliście mnie od dawna i pewnie bym ich jeszcze nie przedostawał, gdybym również nie dostał od kogoś z was ich w prezencie. Chodzi tu o klocki PRCK. Naprawdę dobra jakość. Akurat mi wpadły łapy ninjagowe. Ninjagowa seria. Naprawdę dobra jakość. Minimalnie tylko gorsza niż Lego. Nic się tam nie rozpadało, wszystko fajnie hulało. Kolorystyka, ruchy hipków, wszystko było tutaj naprawdę ok. I tak jak powiedziałem, no tutaj ta cena nawet mogła być podobna do Lego, bo jakość też była całkiem dobra. I pewnie teraz zastanawiacie się, skoro trójka ma tak dobrą prawie jakość jak Lego, co jest u licha wyżej? Numer 2. I myślicie, że pewnie tutaj będzie coś zdecydowanie lepszego, nie wiem, jeszcze tańszego, jakościowo w ogóle urywającego wszystko. No i tak i nie. Shopee, moi drodzy. Nie da mi się wymienić jednej tutaj rzeczy, jednego elementu, kurczę, który tak naprawdę, zestawu, nie elementu może, który tak naprawdę by na tym miejscu się znalazł, ale wszedł nam nowy sklep na rynek, nazywa się Shopee. Po tym jak AliExpress coraz mniej się z miesiąca na miesiąc opłaca, bo ten VAT, bo ogólnie są coraz drożsi i często jest tak, że cenowo AliExpress dorównuje już Lego, a nawet je przewyższa, co jest paranoją, wchodzi nam Shopee jakże tanie, z darmową wysyłką, często z takimi promocjami, że głowa boli. Kilka już figurek pojawiło się u mnie na kanale i będzie się pojawiało wciąż, bo za 4-5 zł to my 5-6 lat temu kupowaliśmy figurki, czy tam 3-4 jeszcze. Dzisiaj jest to coraz cięższe, a na Shopee cały czas za 4 zł możemy kupić bardzo dobrą figurkę. I oczywistym jest, tu z tą ruchliwością jest trochę problem, to nie jest to samo, ale jakość nadruków to jest absolutnie pierwsza liga, niczemu nie ujmująca Lego, niczym gorsza niż Lego często i lepsza niż Lego, nawet jeżeli chodzi o jakość nadruków. Gdyby ta ruchliwość tu była dobra, naprawdę mógłby być knockout nawet dla samych Lego. Jednakże warto na ten sklep zwrócić uwagę, dlatego dwójka wylądowała właśnie dla tej firmy. A numer jeden, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, no nie mało, co tutaj wylądowało w takim razie, skoro wymieniłem już wszystko fajne, co było w tym roku. Powiem wam tak, jedynka jest mocno podyktowana czymś takim, o czym kiedyś wspominałem. Dobra, zaczynam się motać. Chodzi mi o to, że jeżeli szukacie firmy alternatywy, co jest ważne moim prywatnym zdaniem, po to, by ta firma była w miarę duża, w miarę dawała nam wszystko, a nie tak, że kupimy sobie, wiecie, dwa małe zestawy z Ninjago. Oczywiście, one będą super, ale co z tego? Jeżeli chcecie mieć miasto, jeżeli chcecie zbudować sobie coś więcej, fajnie było mieć jedną firmę alternatywną do Lego, którą sobie wybierzemy i z którą będziemy, do której będziemy mogli sobie dokupywać zestawy, budować swoje miasto chociażby, całe swoje wielkie konstrukty i byśmy się nie musieli martwić, czy jak zmieszamy tą firmę z tą, to się połączy i będzie działało. Chcemy mieć jedną firmę alternatywną z dużą ilością zestawów, dobrą jakościową i taką firmą na miejscu pierwszym są
Blocki. Moi drodzy, nie wiem, czy widzieliście katalog Blocków, zresztą właśnie w tym tygodniu pojawi katalog, jeżeli się nie mylę. Duża, naprawdę duża, bardzo duża, jeżeli chodzi o tematykę zasobność, miasto dla dziewczyn, klocki policja, straż pożarna i wiele więcej. Czekam, aż jeszcze wejdą w takie podserie, nie wiem, jak Lego miał Adventures i tak dalej, no takie zestawy, wiecie, trochę bardziej odjechane poza miasto i naprawdę jakościowo są ok i pozwalają nam, wiecie, kupować zestawy dziesiątkami, budować z nich i być przywiązanym do jednej firmy. I oczywistym jest, że możecie powiedzieć, że pojawiły się tu dzisiaj firmy ciekawsze, bardziej dla was tematyczne, bo Ninjago, ale tak jak mówię, dla mnie też jest ważne w szukaniu alternatyw, nie to by skakać z klocka na klocek, tylko by też mieć jedną taką firmę, a póki co chyba nikt nam tak jak Blocki tego nie umożliwia. Jeżeli chcecie budować oczywiście swoje miasto, bo jak chcecie budować wojnę, to jakby jest oczywiście Kobi, nie? Ale jakby miasto, czy takie bardziej pacyfistyczne tematy, to są Blocki, moi drodzy. I to jest top 7 zaskoczeń zeszłego roku. Przyznam wam szczerze, że naprawdę całkiem sporo i całkiem spoko klocki się, uważam, tutaj znalazły. Jaka topka będzie w przyszłym roku? To zobaczymy. Zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz z dzwonem, by nikt nie przegapić tych recenzji. No i przekonamy się, jak to za rok, nie? Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!